Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i mamy ten dzisiaj odcinek, w którym zagrałem sobie właśnie scenariusz od widza. Jest to znowu Latus, ponieważ jest to scenariusz, który Polska była po prostu silna. Więc ostatnio był na przykład scenariusz od niego właśnie, który był zatytułowany, co gdyby Polska była słaba, tym razem co by było, gdyby była silna. Więc jak widzimy tutaj oczywiście od razu wszystko zmienione na mapie. Też jest taki mały tutaj fakt, że nie ma po prostu eventów, ale z tym problemu chyba już nie ma, więc oczywiście tutaj sobie zagramy ten scenariusz. Jak patrzymy tutaj oczywiście Norwegia, trochę silniejsza niż normalnie, tak samo Finlandia tutaj bardzo silna. Znaczy ogólnie tak tutaj na to patrzę, dopiero rozbito Rosję. Prawda, Moskwa dalej należy tutaj właśnie do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Mam trochę większą Estonię, czyli Perm, Jarmia, Wielką Ordę. Nie wiem co tu robi w ogóle, co moje tak samo, nie wiem co tu się dzieje. Imperium Osmańskie, które powróciło, silniejsze. Kaukaz cały przyjęty, nawet trochę więcej niż Kaukaz. Anat Krymski, proszę bardzo, też istnieje. I tutaj reszta w sumie jest całkiem podobna. Tutaj mamy Jugosławię w sumie, która jest trochę inna. Austria tutaj ma Słowenię i kawałek Chorwacji. No i tak samo Niemcy są tutaj rozbite. Tutaj normalne Niemcy, Królestwo Bawarii, Elektorat Saksonii, Śląsk tutaj oczywiście, Marcha Brandenburska. I trochę większe Czechy, bo tutaj mamy fajną prowincję więcej. Jeszcze tam cały kawałek w ogóle z Wielkiej Brytanii. No a Polska ma tu jakieś tereny w Afryce, więc to też jest bardzo ciekawe. O, tutaj nawet mamy Dominikanę w ogóle, więc to też jest bardzo super. Tam jak wakacje były tańsze. No i tu mamy jeszcze oczywiście, o, tutaj jakaś Sri Lanka, czy tutaj jeszcze jakieś oczywiście inne wyspy na całym świecie, więc tego jest całkiem sporo. Więc zobaczmy w sumie, jak to będzie tutaj wyglądało. Oczywiście sobie zagramy i zobaczymy, jak to będzie tutaj właśnie na starcie wszystko wyglądało, co się będzie działo. Okej, więc jak widzimy, mamy tutaj całkiem sporo pieniędzy. Mamy całkiem sporo wszystkiego, w sumie jesteśmy pierwsi. Mamy przewagę, no nie aż tak bardzo dużą, ale mamy i tak, no w sumie dobra, ona jest całkiem duża, bo jest prawie dwukrotna, więc no nieważne co ja tam mówiłem. Ale tak, utrzymanie wojska, oczywiście tutaj sobie bierzemy do góry i tak samo tutaj jakieś inne rzeczy, więc tutaj szybko to sobie ogarniemy i zaraz lecimy dalej, dobra. Więc tak, mamy tutaj oczywiście, okej, mamy, ej, mamy dosłownie wszystko jakby pod naszym panowaniem. Więc nasza silna Polska stworzyła po pierwsze Ententę, która... Nie, to jest nowa Ententa, przepraszam bardzo. Nowa Ententa, która dosłownie ma każdego sojuszu. Mamy też Wasala, który po prostu... No, Wasale to są po prostu cała reszta. Z tego, co to Wasale to są w nowej Entencie. Więc jak widzimy, wygląda to całkiem ciekawie. Czyli nasza Polska silna jest aż na tyle, że po prostu sobie wszystko podporządkowała pod siebie. Ale dobra, w takim razie, moi drodzy, polecimy tutaj sobie może z jakimś tutaj ciekawszym planem na rozbudowę naszego państwa, ponieważ i tak mamy wszystko pod siebie zrobione. No takie międzymorze może do zrobienia, coś w tym stylu. Nie, dobra, w sumie międzymorze może nie róbmy. Mamy Rzeczypospolite Trójga Narodów, więc to nam sobie jak najbardziej wystarcza. Ale zauważyłem tutaj na przykład, że są państwa, które nie są w naszym tej sojuszu, żeby tutaj właśnie Irlandia czy taka Portugalia, więc myślę, że właśnie ich sobie tutaj właśnie rozwalimy porządnie. No bo jak nie oszukujmy się, ale też takiego tutaj nie powinno w ogóle istnieć. Więc w ogóle sprawdźmy taką jedną rzecz. Aha, czekajcie, poczekajmy tutaj 4 tury. Zróbmy tutaj taki, przygotuj się na wojnę. Wezwijmy tutaj dosłownie wszystkie, ale to wszystkie państwa do tej wojny. Zresztą tutaj jest już oczywiście. No trochę tego jest, jak najbardziej. A mnie po prostu ciekawi efekt, jak to będzie wyglądało, jak tutaj wszystkie te państwa rzucą się dosłownie na tutaj naszego pana z Irlandii. Więc zobaczmy właśnie, jak to będzie wyglądało. No, 5 tur zostało, więc poczekajmy tutaj właśnie, jak to będzie wszystko szło do Irlandii. No, tutaj widzimy, że póki co nic się nie dzieje, ale... Ojoj, tutaj już coś się wydarzyło. Okej, wszyscy mają wojnę z Irlandią. I kto będzie pierwszy? Czy Wielka Brytania? Chyba nie, chyba jest tutaj coś innego, nie tutaj Wielka Brytania. No, jak widzimy, tutaj wszystko się rzuciło po prostu. Jak dosłownie, no, tutaj widzimy, wszystko się rzuciło. I tutaj widzimy, że Szwecja sobie przejęła większość, nawet wszystko, tak dosłownie wszystko Szwecja sobie przejęła. Więc Szwecja jak najbardziej tutaj właśnie oddamy tutaj całą Irlandię. Okej, okay, Szwecja tutaj proszę bardzo. Czy możesz to po prostu wziąć? A, was nie jest na... Okej. No to bierzcie tyle, ile możecie. No, zaakceptuję tutaj w sumie. Niech będzie coś takiego. I teraz na pewno możemy wypowiedzieć tutaj wojnę Portugalii. Wezwijmy tutaj oczywiście też wszystkich. Ja obstawiam, że Hiszpania sobie sama poradzi szybko. A jak nie, to ktoś im po prostu pomoże. A jak widzimy, taki potężny, co już naprawdę działa całkiem dobrze. Portugalia oczywiście coś tam próbuje, ale po chwili tutaj przyszło jakieś wsparcie. Czekajcie, bo to jest w sumie
no, przyszło wspać dosłownie i jak widzimy, tutaj Hiszpania sobie bardziej już dobrze poradziła, okej. Zaakceptuję oczywiście, wszystko jest spoko. No i tak naprawdę, moi drodzy, w tym momencie możemy zrobić jedną ciekawą rzecz. Czyli wywalić jakieś państwo z sojuszu i po prostu zaatakować to państwo. Myślę, że to jest całkiem ciekawy sposób sprowadzenia tutaj tego wszystkiego. Ale zanim to zrobimy, to możemy w sumie zrobić trochę inaczej. Bo w sumie takie wywalanie każdego państwa po kolei i podbijanie to w sumie trochę takie, no wiadomo co się stanie. A ja bym tutaj zrobił mały tutaj zmianę właśnie w tym całym scenariuszu. Co jeśli tutaj byś na całą Polskę i ich wasali sobie podzieliłaś na takie dwa sojusze i po prostu by się tutaj odbyła wielka wojna Polski z wasalami kontra właśnie ta nowa ententa. Więc to sobie właśnie tutaj obczajmy. Więc tak, tutaj te wszystkie państwa muszę sobie jakoś to usunąć z tego wszystkiego. Więc tutaj po kolei to sobie oczywiście wszystko usuwamy. Proszę bardzo, po kolei. Okej, już tutaj oczywiście wasali sobie usunąłem z tego miejsca, czyli z sojuszu. I teraz po prostu stworzymy sobie nowy sojusz, który będzie oczywiście Polska i ich wszyscy wasale. Więc tutaj sobie po prostu weźmy sobie Polska i przyjaciele, albo coś w tym stylu. Okej, bardzo fajny taki kolor, taki czerwony bardziej, jak Polska oczywiście. I teraz oczywiście sobie wszystko dodamy. Aha, bo to się chyba nie stworzyło w ogóle, okej, nice. I teraz po kolei sobie tutaj wszystko dodajemy do tego sojuszu. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto tutaj wygra, ale szczerze spodziewam się, że jednak mimo wszystko Polska przegra, bo to mamy taką Turcję. Gdyby Turcja może nie była w ogóle po żadnej stronie w tej wojnie, to może by się trochę to bardziej zmieniło, ale w tym przypadku jednak mimo wszystko obstawiam, że tutaj właśnie nasz polski sojusz przegra, aczkolwiek przekonamy się tego wreszcie krótkiej symulacji i wtedy jak najbardziej sobie właśnie tutaj wszystko ocenimy. Więc proszę bardzo, mamy tutaj takie coś po prostu. Więc wracamy, tutaj oczywiście zapisujemy i zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Okej, więc dołącz tutaj sobie jako Luksemburg w ten oto sposób. Teraz bierzemy tutaj tylko coś takiego, żeby Polska tutaj wypowiedziała wojnę, załóżmy, Danii. Tutaj poczekajmy chwilę, oczywiście podpiszemy sobie handel. Powiedz wojnę Danii, proszę bardzo, wyślij propozycję. Już wojna tutaj powstała, więc oczywiście teraz mamy tutaj wojnę, każdy z każdym. Teraz ta wojna będzie oczywiście. I w tej chwili tutaj sobie oczywiście odpuszczamy nasz tutaj Luksemburg, sobie wyrażymy kapitulację. Kontynuuj i oczywiście bierzemy sobie tryb widza. I w ten sposób zaraz zobaczymy, jak ta cała wojna się odbędzie. No więc proszę bardzo, mamy tutaj sobie tryb widza i możemy teraz sobie wszystko tutaj obserwować. Więc tutaj oczywiście państwa ruszyły. No też jest problem taki, że to nasza Rzeczpospolita, Królega Narodów razem z przyjacielami mają trochę gorszą sytuację, bo są w środku i muszą walczyć na kilka frontów. No więc to jest trochę minus, ale zobaczymy jak to pójdzie, bo póki co tutaj w Niemczech trochę przegrywają. Tak samo tutaj właśnie w Skandynawii się dostaje sporo jednostek, ale Polska się trzyma całkiem spoko, więc nie jest to najgorzej. Aczkolwiek mamy tutaj no całkiem spory minus, więc tutaj oczywiście są na przegranej pozycji. No ale tak jak też obstawiałem, więc jak widzimy, chyba nasza Polska niestety, ale przegra. Widzimy, że no, bez tych kolorów trochę trudniej to widać. Ale no, tak to właśnie wygląda, 17% na plus, 18 i to cały czas rośnie. Co jakiś czas spada, ale to i tak raczej już nie jest do wygrania. W rankingu jak widzimy, tutaj Polska powoli słabnie, a inne państwa jak najbardziej się trzymają, bo jak widzimy, tutaj patrzmy. Mamy Polskę, która jest oczywiście w naszym sojuszu Polska i przyjaciele. Jest to pierwsze miejsce. Potem od drugiego miejsca aż do dziewiątego miejsca są państwa z nowej ententy. Więc to jest jak najbardziej właśnie ta nasza słabość, że Polska i przyjaciele po prostu mają słabszy sojusz. No bo to są takie państwa, które za bardzo dużo nie zmienią. A właśnie tutaj top 10 w sumie takie najbardziej jakoś wpływa na zmianę. Więc jak widzimy, Polska czyli przegra, ale żeby zobaczyć to właśnie do końca, to sobie to w sumie wszystko oglądniemy. No i tutaj jak widzimy, no do Polski już wjeżdża naprawdę całkiem sporo różnych państw. No a Polska powoli tutaj zostanie oczywiście zjadana. Teraz jeszcze jakoś tutaj się trzyma, więc nie jest aż tak źle. No ale teraz tutaj Polska, no już prawie została podbita. No niestety nasz sojusz polskie przyjaciele przegrał tą wojnę. Estonia tutaj jeszcze jako ostatnia chyba żywa została. To jeszcze jakieś państwo i proszę bardzo, już jest prawie koniec, bo tutaj oczywiście Polska ma jakieś jeszcze te wyspy wszystkie. Ale nie szukajmy się, to już sobie odpuścimy. Nie ma co tego tutaj wszystkiego oglądać.
Więc jak widzimy, nasza silna Polska z wasalami nie dała rady przeciwko nowej Entencie. Ale oczywiście nasza silna Polska zawsze była i będzie. No i no to tyle w sumie. No więc widzimy się oczywiście na samym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!